Masło, jestem edukatorem przyrodniczym Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza. Przyszliśmy tu w to miejsce, w zasadzie jesteśmy nad rzeką, a nie w żyznym lesie, w którym powinniśmy być, żeby spotkać tą roślinę, moi drodzy. Dzisiejszym bohaterem odcinka będzie kokorycz. Czy pełna, czy pusta, za chwilę się przekonamy. Żeby powiedzieć o kokoryczy, najpierw krótkie przypomnienie. Oczywiście kokorycz jest jednym z geofitów wiosennych, czyli tych roślin, które wychodzą na wiosnę. Pamiętacie zapewne już z jednego z moich filmików, że geofity wiosenne są to takie rośliny, które posiadają kłącza, bulwy lub cebulę, czyli takie organy w swojej budowie, które pozwalają im szybko wyrosnąć na wiosnę. Żeby omówić Wam kokorycz i nauczyć Was rozróżniać kokorycz pełną od pustej, krótka lekcja morfologii i anatomii roślin, ale nie bójcie się, nie bądźcie przerażeni, jestem dzisiaj przygotowany, mam swój notatnik. Dzisiaj sobie troszkę porysujemy, moi drodzy. Nawet mam markery. Słuchajcie. Każda roślina, mam nadzieję, że to będzie widać, jest zbudowana z kilku podstawowych rzeczy. Zacznijmy może od dołu. Narysujmy sobie poziom gruntu. Tutaj mamy grunt. Ta część podziemna, narysujmy sobie korzeń. O, nawet niech to będzie korzeń palowy. Tutaj ta część środkowa, tutaj korzenie boczne. Słuchajcie, jaką ma funkcję ta część rośliny? Ona oczywiście musi mechanicznie ją zakorzenić, tak jak nasze stopy nam pozwalają twardo stąpać na ziemi, tak korzeń pozwala roślinie sobie tutaj wyżej rosnąć. Jak również pobiera tutaj z ziemi, pobiera nam wodę. Wodę oczywiście i sole mineralne, które są później wykorzystywane oczywiście w procesie fotosyntezy. Ta część podziemna korzeń, ona oczywiście może być przekształcona między innymi w bulwy, czyli tą część, która magazynuje, tak, nam tutaj. Byśmy mieli bulwę, to byśmy mieli, o, narysujmy sobie taką schematyczną bulwę, takie kółeczko. Ta część nadziemna bardzo często składa się z łodygi, prawda? Łodygi lub jakiegoś pędu, możemy sobie tak zgeneralizować dzisiaj. Tutaj mamy jakieś odgałęzienia tej naszej roślinki. No przepraszam Was, ale moje zdolności rysownicze niezbyt są rozwinięte. Natomiast chodzi o pewien schemat. Tutaj mamy te pędy boczne. Ta roślinka nam sobie rośnie na wiosnę. No i tak, tutaj bardzo często występują listki. Narysujmy sobie kilka schematycznych listków. Niech będą takie. Blaszka liściowa, patrzcie się, pełna, nieząbkowana. No przeważnie mają takie same listki, wiecie, to jest tylko schemat. Chociaż jeżeli mają różne, tak na przykład bluszcz, to jest to wtedy heterofilia. No tutaj mamy te listki, prawda? Części zielone odpowiadają za proces fotosyntezy, tam jest chlorofil. Jak nam słońce świeci, o, narysujmy sobie słoneczko, właśnie czegoś mi tu brakowało. Mamy już słoneczko, świeci nam na liści, proces fotosyntezy zachodzi. No i oczywiście mamy wtedy glukozę. Glukoza, główny taki motor napędowy. No słuchajcie, rośliny są wybitnymi kucharzami, same wytwarzają sobie swoje jedzenie. Glukoza jest cukrem bardzo słodkim, o wiele słodszym niż ten, którym my słodzimy kawę czy herbatę. Ale przejdźmy jeszcze do jednej rzeczy, którą mamy tutaj. Na tą okoliczność mam nawet kolorowy marker. No co my tu mamy? Kwiatuszek. Zobaczcie, jaki ładny mi wyszedł. Kokorycze, moi drodzy, bo teraz muszę nawiązać do kokoryczy. Ma oczywiście kwiaty koloru fioletowego, takie dzbaneczkowate. Przed chwilą nagrałem proces zapylenia przez pszczołę, więc już wiecie, że między innymi owady uczestniczą w tym zapyleniu. Tutaj oczywiście znajdują się pręciki, słupki. Proces zapylenia oczywiście polega na tym, że na znamie słupka przenoszony jest, o, jakaś pszczółka nam tu lata, jest przenoszony ten pyłek z pręcika na słupek. Nie będziemy się wdawać teraz w takie techniczne szczegóły, natomiast wiecie mniej więcej, jak taka schematyczna roślina wygląda. W przypadku kokoryczy
możemy mówić o przysadkach. Nie mylić z przyssawkami, tylko przysadki są to liście, które wykształcają się, jak mamy kwiat, tu w tej części, pod kwiatami zaraz. Pokażę Wam to zresztą na żywo na kokoryczy, natomiast byście wiedzieli, że przysadki to są listki zaraz przy kwiatach. On tak się określa w wypadku kokoryczy. I kokorycz tą pełną i kokorycz pustą możemy rozróżnić właśnie po kształcie tych przesadek. Ja sobie teraz tutaj mam tą kokorycz. Jakbyśmy sobie ją tu wzięli. Zaraz nam się tu obraz, mam nadzieję, wyostrzy. Tutaj, gdzie mój paluszek, o! Tu jest taki liść, właśnie zwany przysadką. I on jest albo podzielony, albo niepodzielony. Tu widzimy ewidentnie, że jest podzielony. I to rozróżnia kokorycz pełną od pustej. Pełna ma podzielone te listki, czyli z takim wcięciem. A kokorycz pełna ma je niepodzielone. Postaram się Wam jeszcze w jakiś sposób to pokazać. Mam nadzieję, że to będzie widoczne. Bo w zasadzie, i tutaj rozmawiałem na ten temat, szczerze mówiąc, wcześniej z Bożeną Szewczyk-Tara, na którą gorąco pozdrawiam. Może ten rysunek już mój odłóżmy sobie na bok, żeby nam nie szpecił tej przyrody. Bo pewnym oznaczeniem jest, że wykopujemy sobie taką kokorycz, bo ona ma specjalną bulwę, właśnie dlatego narysowałem Wam tą bulwę. I tam jest, albo ta bulwa jest pełna, albo ma pustą przestrzeń, ale żebyście nie musieli wykopywać tej kokoryczy, jak już będziecie mogli wyjść oczywiście ze swoich domów, to wtedy będziecie mogli już po tych przysadkach, czyli po tej części tego kwiatka, nie wykopując rośliny, zobaczyć właśnie i porównać, jak wygląda kokorycz pusta i kokorycz pełna. Tak jak mówiłem, że jesteśmy nad rzeką, zobaczcie, za mną jest rzeka. Kokorycze przeważnie spotykamy w żyznych lasach, w żyznym runie, natomiast tutaj pięknie nam ptaki śpiewają, wiosna w pełnej krasie. Zobaczcie, tu między innymi mamy taką kokorycz. Ja Wam odsłonię tą część podziemną. O, tu już jakieś pokrzywy zaczynają rosnąć, coś mnie tu uparzyło. Mam nadzieję tylko, że obraz jest dobrej jakości. Postaram Wam się troszkę odsłonić tą część, żebyście mogli zobaczyć. Tutaj na tej kokoryczy akurat doskonale też widać te przysadki. Tych listków szukajcie tutaj, o, tutaj dokładnie to są przysadki. O, jak pięknie widać, że one są podzielone tu. Z tymi kokoryczami wcale nie jest taka prosta sprawa, bo one mogą się krzyżować, więc to oznaczenie czasami jest ciężko. Spróbujmy sobie jeszcze troszkę je podkopać. No, zobaczcie, na jakim długim pędzie wyrasta. O, ja już widzę bulwę. Zobaczcie. Jeszcze troszkę sobie odgarniemy tej ziemi. O. Tu są wszystkie smakołyki. Odkryliśmy i doszliśmy do tej spiżarni kokoryczy. No dzięki temu właśnie, dzięki poprzednio przepracowanemu rokowi, sezonowi, ma piękną bulwę, która zapewnia jej teraz składniki odżywcze i potrafi wyprzedzić inne rośliny. O, zobaczcie, jaka piękna. Mam nadzieję, że to widać. Spróbujemy, wykopiemy. Weźmiemy tą naszą kokorycz. Zobaczcie, piękna bulwa. Bardzo duże. Troszkę przypomina ziemniaka. Zresztą nasze ziemniaki to też są bulwy przecież roślin. Weźmy czystą kartkę papieru. Położmy ją na kartce w ten sposób.
i widzimy tą bulwę. Tutaj kwiaty, to są te przysadki, o których wspominałem. No a tu jest bulwa. Ja już czuję. Możemy sobie ją przekroić. Zobaczymy, co znajduje się w środku. Tak wygląda taka bulwa. W środku widać pełna kokorycz. Proszę bardzo. Więc teraz już myślę, że będziecie troszkę więcej wiedzieć o tej kokoryczy. Piękna roślina, zapylana między innymi przez pszczoły. Bardzo ładne. Ja sobie jeszcze z nią tu chwilę pozostanę z tą kokoryczą. Pooglądam to stanowisko i może ruszę dalej, może coś uda się jeszcze nam nagrać. Na dzisiaj bardzo serdecznie Wam dziękuję.